Tylko po prostu dostaję kurwa w pierdol i koniec. I nie mam morału. Hej, witajcie moi drodzy z tej strony Kina. Witam was w kolejnym vlogu Siudupci. Dawno nie było. Nie, naprawdę słuchajcie, aż mi głupio ile vloga nie było. Ale nie ogarniam, słuchajcie, naprawdę nie ogarniam. Po prostu najzwyczajniej w świecie. Nie ogarniam. Ale tak pozytywnie nie ogarniam. Powiem wam, że od momentu, kiedy Watson trafił do mnie do domu, moje życie zmieniło się diametralnie. I jak należałam do osób, które i mam czas sobie w coś pograć ze znajomymi, i mam czas po prostu sobie pograć tak dla siebie i ogólnie ogarnąć wszystko. Tak przez te 5 tygodni, kiedy młody u mnie jest tak sama dla siebie, w sensie nie nagranie i nie live, pograłam 2 razy. I szczerze, jakoś mi tego nie brakuje. W ogóle może na koniec vloga wam go pokażę, będziecie mieć porównanie Watsona w wieku 4 tygodni, a Watsona w wieku 9 tygodni. Dodatkowo ci, którzy mnie śledzą na Instagramie, widzą wiele, a ci, którzy mnie śledzą na Snapie, widzą jeszcze więcej, bo a to jakiś snapik ze smaceru, a to tam, to sram, to coś tam się pojawia. Także również was na Snapa zapraszam. Co tam kombinujesz? Nie, słuchajcie, jak koty potrafiły przeszkadzać na nagraniu, to teraz jeszcze mam do tego piesa, który nie ukrywam, że również momentami dokazuje, ale jest w tym po prostu przerozkoszny. Jest przy okazji przemądry, bo on umie siad, umie waruj na placka, dalej robi na placka. Aczkolwiek zdarza mu się też normalne, ale on je tak preferuje na placka, byle szybciej. Jak ktoś nie wie, o co chodzi, to zdecydowanie zapraszam na Insta. Ogarnął ostatnio komendę zostaw. Co nie ukrywam, jest bardzo pomocne przy chodzeniu na spacery, bo jednak, no cóż, to jest mały pies, więc on praktycznie wszystko próbuje wziąć w japę. No i gdyby nie komenda zostaw, to pewnie by latała do weterynarza non-stop z jakimś zatruciem. Chociaż już zdążył być chory 2 razy, ale wszystko ok, szybko ogarnięte i w ogóle, Także, że jest w porządku. Po prostu są z nim przejaja, totalne przejaja. Zresztą słuchajcie, dzisiaj dzwoni do mnie siostra, że jedzie na duże zakupy i żebym z nią nie pojechała. W ogóle wstałam o 8, poszłam z nim na spacer, wracam do domu, chcę iść spać, już sobie przysypiam dupę, właśnie wiadomość, że jedzie do sklepu. No dobra, pojadę z tobą. Tylko daj mi tak z pół godziny. No i prysznic, myję głowę, się tam ogarniam, zaczynam suszyć łeb. Słyszę sobie łeb, słyszę, dostaję mnie wiadomość. No, zaraz podjadę, no za sekundkę wychodzę, nie? Patrzę, a przecież ja nawet nie jestem w proszku, jestem w zwykłej dupie. Nie mam zrobione nic, nawet nie jestem ubrana, naszykowana, nic, po prostu nic. Związałam szybko te włosy, jeszcze nie do końca wysuszone. Ubrałam się na szybko, wyszłam jakoś tak, żeby jeszcze psa, bo wiecie, pies ogólnie, on uwielbia chodzić po dworze, też inaczej. Lubi być na dworze, z chodzeniem bywa różnie, no, zwłaszcza jak jest tak gorąco. Znaczy nie mam z nim problemu, że mi się gdzieś tam, tylko wiecie, no on sobie przejdzie trochę, to by sobie usiadł, to by sobie posiedział, to by się porozglądał. Ale jak trzeba iść, to idzie, nie mogę narzekać, nie mam też tak, że ciągnie, nie ma tak, że jego trzeba ciągnąć. Jest okej, zresztą jeżeli sobie nawet usiądzie, a ja stanę dalej, go po prostu zawołam, to on do mnie przyjdzie, więc jest spoko. No więc, ale no właśnie otwieram drzwi, więc on z automatu leci na klatkę, to go trzeba tam wrzucać do mieszkania, później drzwi zamykać tak, żeby nie spitolił. Więc po prostu robię 150 rzeczy na raz. Słuchajcie, w sumie nie przewidziałyśmy tego, że nas dzisiaj nie było 3 godziny. Jak w sumie wracam, tak mówię, kurwa, zamknęłam pokój od kompa, proszę, nie, ja zamknęłam pokój od kompa. Bo on w sumie jakoś tak super mi kabli nie gryzie i nie ukrywam, że głównie jeżeli się bawi, to zabawkami. Czasami mu się zdarza gdzieś, jak jakąś skarpetkę upoluje, to też. Natomiast dla czystego spokoju, bo to jest jednak ten softbox, jest green screen, jest komi, wszystkie części. Nie chcę, żeby on mi się tam w tych kablach taplał, więc ja ten pokój po prostu zamykam. No, więc wracamy i tak, kurwa, że mnie to zamknęła. Wchodzę, zamknęłam, jest okej. No co patrzę, a w drugim pokoju na suszarce miałam swoje rzeczy po praniu. Ściągnął sobie koszulkę i sobie śpi sobie wtulony w moją koszulkę. No jak słodziak, po prostu przesłodziak. No,
Ale ogólnie moje dni tak właśnie mijają. Tutaj zabawa z psem, tutaj zabawa z kotami, bo żeby, wiecie, no... też je trzeba ogarnąć. Bardzo często wygląda tak, że siedzę na podłodze koło łóżka i bawię się z psem, jednocześnie na przykład kota na ramieniu, a drugi sobie śpi z tyłu, nie? Da się, da się. Wszystko się da. Ale w ogóle często się pytacie, jak Watson z kotami? Jakieś super przyjaźni nie są. Natomiast muszę przyznać, że oni się nie atakują. Kropa go czasami gdzieś tam goni, ale to jest na zasadzie bezpiecznego gonienia, nic się tam nie dzieje. Natomiast bardzo często on goni je, bo jest w takiej fazie, że a mi się pobawił, a mi się pobawił, bo dupa chodzi, jako tylko sru gdzieś byle wyżej. Ale jest okej, okay. Nie robią sobie krzywdy, nie mają do siebie jakichś, nie wiem, wątów. Nie jest tak, że się nie akceptują, bo jest w porządku. Także na to narzekać nie mogę. No. I tak mi mijają w sumie. Powiem wam, że naprawdę mijam po prostu dzień za dniem tak, że to ludzkie pojęcie przechodzi. Ja po prostu nie ogarniam. Ostatnio padam w okolicach godziny 12, pierwszej. No, ale z drugiej strony wstaję rano i idę z nim na spacer. Spoko. Jestem szczęśliwa, naprawdę powiem wam, że jestem szczęśliwa i nawet jak mam jakieś takie momenty dołkowe, bo jednak każdy ma, no nie oszukujmy się, nigdy nie jest tak, że jest tylko dobrze i nie jest źle. Także te momenty dołkowe też się gdzieś tam zdarzają, to jak tak wystarczy, że sobie spojrzę na tą moją gromadkę i jest mi już trochę lepiej. I czasami jak mam dość wszystkiego, to wyłączam telefon, wyłączam wszelkie możliwe sposoby kontaktowania się ze mną, odcinam się od ludzi, skupiam się na tych małych, kudłatych kuleczkach i jest tak dobrze. Natomiast no cóż, narzekać nie mogę. Słuchajcie, no staram się, żeby ten kanał dalej sobie tutaj normalnie działał, więc mamy nowe serie. Jest Tomb Raider, jest Zaginięcie Ethana Cartera. Nie ukrywam, że bardzo mnie cieszy wasze pozytywne podejście do nowych serii, to, że wam się podobają. W ogóle tak ostatnio na tym kanale, nie wiem, mam wrażenie, że tak tętni życie. Może to kwestia tego, że ja chodzę taka nabuzowana bardzo często i tak to odbieram. Czy nie wiem, ale w sumie ta seria z Outlasta wyszła bardzo fajnie. Teraz ten Tomb Raider, a dodatkowo jeszcze to Zaginięcie. I to wszystko jakoś tak leci i się kręci, po prostu samo z siebie. Tutaj jakieś live'y, tak? Z live'ów coraz częściej są zapisy, w sensie... Ostatnio teraz będziecie mieć spam Raymana, myślę, że do momentu, aż go skończę, to ten spam się będzie pojawiał. I w sumie kręci się ten kanał i kręci się kanał streamowy i w międzyczasie staram się ogarnąć wszystko. A to jakiś live'ik wczoraj był na przykład z Eurotrack Simulatora, bo dawno nie było, fajnie sobie było z wami pogadać przez tę tam godzinkę czy półtorej. Tutaj pies, tutaj spędzam dużo czasu z rodziną. Co prawda nie ukrywam, że trochę dla tym moje znajomości internetowe cierpią, bo rzadko bywam przy kopie. Tak na przykład z kochanym Wizem umawiam się na live'a od 2 tygodni i w sumie to nie mogę się z nim umówić, bo fajnie by się było umówić parę dni wcześniej, a ja po prostu nie wiem, co będę robić dzisiaj wieczorem. Znaczy dzisiaj wieczorem chciałabym zrobić live'a, ale ja też bardzo możliwe, że będę wychodzić z siostrą na spacer i z psami. Więc tak naprawdę też to będę musiała jakoś pogodzić, ale to sobie ogarnę wszystko w odpowiednim czasie. Na chillaucie, na luziku, no takim tym, no. W ogóle dzisiaj już nagrałam 2 odcinki, mam nadzieję, że uda mi się jeszcze pyknąć jakieś randomiki, bo bym chciała, żeby też randomiki wróciły na kanał, więc to wszystko się myślę, że tutaj będzie jakoś kręcić. Pies właśnie coraz dłużej sobie może zostać sam, mogę się zamknąć w pokoju. Nie mam problemu, mi jakoś super nie przeszkadza, więc... może to moje życie wrócić powoli do takiej zupełnie innej normy niż kiedyś, ale myślę, że do takiej bardziej pozytywnej normy. Dobra misiaki, tak sobie do was pogadałam, mam nadzieję, że vloguś wam się podobał. Teraz zrobię sobie tutaj magiczne cięcie i pojawię się z piesem, także... No, jeśli ktoś kojarzy tą małą kulkę z tych vlogów sprzed 5 tygodni, to proszę, tak wygląda teraz. Ojojoj, no niewygodnie ci, no to... No moja kuleczka, tak niewygodnie. Możesz mi nie... Zostaw to. Zostaw to. Tak, teraz. Teraz mi się bawił, a tu nie mam zabawki, a nie mogę pani cię gryźć po rękach. I co ja teraz zrobię? No ale z przesłodziaczkiem. No i po prostu wilkiem. Nie, nie, nie będziesz mnie gryźć po rękach. Gdzie masz misia? Idź mi przynieść misia.
tyle a propos mojego maleństwa. Które już nie jest maleńkie. No nic, misiaki, mam nadzieję, że wlogu się podobał i standardowo komentujcie, subskrybujcie, łapcie w górę, mili widziany, pozdrawiam was, kino, trzymajcie się i cześć!